Dzień dobry Państwu. Dzisiaj sobota, piąty dzień października. Rzeczy ciekawe dzieją się wszędzie na świecie, w naszej rejonie geograficznym, tuż za miedzą. Butler, prezydent, były prezydent, a obecnie kandydat na prezydenta Donald Trump, odbył wiec, spotkał się z ludźmi tymi samymi i częściowo innymi, bo też przyjechało wiele więcej osób, którzy byli podczas zamachu na jego życie. No wspaniała, wzruszająca uroczystość, bo też była ona poświęcona tym, którzy zostali zabici, ranni w tym zamachu. Proszę Państwa, wygląda na to, że Ameryka jest obudzona. Oczywiście niektórzy mówią, że prezydent Trump jest podstawiony, że to też jest człowiek układu, że jest, kanalizuje tutaj to niezadowolenie, które wygenerowała ekipa dotychczasowa globalistyczna, która praktycznie rzecz biorąc otwarła granice Stanów Zjednoczonych, czy zlikwidowała granice Stanów Zjednoczonych, tę południową granicę. I wpuściła tutaj miliony ludzi. No i cóż, podczas tego wiecu był obecny Elon Musk, człowiek zasłużony dla obrony wolności słowa. I no i starych zasad liberalnej demokracji, tego wszystkiego, co uczyniło Amerykę wielką. Ja na te zarzuty mówię tak, no dla mnie na pewno Trump ze swoimi pomysłami i z tym programem, który mówi, jest lepszy niż dla Ameryki i niż Kamala Harris ze swoimi pomysłami i tym, co mówi, że będzie chciała robić. Ja już nie mówię o tym całym, o tym wszystkim, co robiła, i nie mówię o tym, o jej charakterze, czy o jej wiedzy, czy o tym, jakim ona jest człowiekiem. I że chyba jest osobą, którą się po prostu łatwo da manipulować. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi, o tym żeśmy wcześniej mówili. To, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest ważne dla nas tutaj w Kanadzie. I to jest oczywiste, bo Kanada jest takim amerykańskim przysiłkiem, również gospodarczym. Więc jeżeli Stany Zjednoczone by zdołały trochę się tam podnieść, to może u nas też zakończyłyby się rządy Trudeau. Ja myślę, że sytuacja jest napięta, sytuacja jest konfliktowa, wojna na Bliskim Wschodzie i tak dalej. To wszystko powoduje, że potrzebni są liderzy. No i z pewnością Trump jest jednym z takich liderów. Pokazuje, że jednoczy ludzi ponad klasowymi, jak to się dawniej mówiło, podziałami, przynajmniej niezależnie od dochodów, jakie ludzie mają. Myślę, że to jest to koncepcja pewnej sanacji Ameryki w sytuacji bardzo trudnej. W sytuacji bardzo trudnej, zwłaszcza ze względów finansowych, no bo to budżet amerykański najbardziej trzeszczy, rola dolara amerykańskiego. I w ogóle no, czasy są bardzo trudne, nie tylko ze względu na toczące się wojny. Nowy konflikt na Bliskim Wschodzie jest też bardzo niebezpieczny, no bo jest tutaj, tak jak to się ładnie mówi, drabina eskalacyjna. Iran pokazał, że jednak potrafi uderzyć w Izrael. Uderzył nie w cele cywilne, uderzył w cele wojskowe. To na ile celnie, oczywiście ani państwo, ani ja tego się nie dowiemy, bo nawet ponoć te zdjęcia satelitarne, które dostarczają prywatne organizacje, no, nad Izraelem nie mają takiej rozdzielczości, która na to pozwala. Zdjęcia, które tam zostały ujawnione, bodajże akurat tam nad tymi bazami były chmury na tych zdjęciach, gdzie podąć lądowały te irańskie rakiety. Także, no wiadomo, podczas wojny takich rzeczy się nie mówi. Ale z tego, co my wiemy, wiadomo, że na pewno więcej niż jedna rakieta trafiła, a ponoć trafiło więcej niż 20, albo może i więcej, kto to wie. Izrael grozi eskalacją, atakiem na irańskie instalacje nuklearne albo naftowe. No i tu też, nawet jeśli taki atak będzie zmasowany, zostanie przeprowadzony z poparciem USA, no to
na pewno tyle Irańczykom tam różnych rzeczy zostanie, żeby zaatakować na przykład inne instalacje naftowe na Bliskim Wschodzie, czy też no, na przykład miasta izraelskie. Bardzo niebezpieczna sytuacja i sytuacja grożąca wciągnięciem Stanów Zjednoczonych w tę wojnę. Właśnie, no, ponoć tam połowa floty amerykańskiej już jest w regionie, więc możliwe, że może to nastąpić lada dzień, może to nastąpić przed wyborami prezydenckimi w Ameryce. Różnie się jeszcze sytuacja może rozwinąć. W każdym razie, jeżeli nie nastąpi sanacja Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie nastąpi powrót do liberalnych wartości, odrodzenie duchowe Ameryki, odrodzenie tej energii gospodarczej, energii społecznej w amerykańskim społeczeństwie, co jest trudne, bo umówmy się, ludzie są rozleniwieni, ludzie są rozpuszczeni przez socjalizm, przez systemy zapomogi społecznej, przez wysokie podatki, przez teraz te wszystkie idiotyzmy, które się wiążą z rewolucją marksistowską. To właśnie jak działają amerykańskie korporacje, przecież one powinny być o wiele bardziej wydajne, o wiele bardziej sprawne niż są, a są zarządzane między innymi, no tak właśnie, jak właśnie to na przykładzie Boeinga pokazano, tej nowej ideologii DEI, tak, czyli inkluzywności, wyrównywania i tym podobne rzeczy, które generalnie sprowadzają się do gnębienia białych mężczyzn, to znaczy ci ludzie mają o wiele mniejsze szanse. Wyciekła z amerykańskiej gospodarki merytokracja, po prostu to, o czym mówił na przykład Martin Luther King, żeby się nie liczył kolor skóry, żeby każdego oceniać po jego umiejętnościach. A wszystko to dlatego, że elity amerykańskie oddały amerykańskie uniwersytety, to co się tam działo przez minione dwie, trzy dekady, doprowadziło właśnie do tego, że wyprodukowana została cała warstwa ludzi, którzy mają pstro w głowie, którzy nie wiedzą, jak ten świat biega, o co w tym świecie chodzi, którzy tę Amerykę po prostu od środka rozbijają. Jeżeli tutaj nie nastąpi zmiana, jeżeli nadal ci neomarksiści, ten narybek marksistowski, który został wychowany przez amerykańskie uniwersytety, będzie obsiadał te wszystkie instytucje, administracje, no to, jak to mówią ich Herkules dupa, kiedy ludzi kupa, nawet jeżeli Trump będzie chciał rządzić, to będzie miał bardzo pod górkę, a jeżeli jeszcze zostanie wciągnięta jego administracja w wojnę, wyniszczającą wojnę, no to naprawdę jest sytuacja nie do pozazdroszczenia. Na wiecu z Trumpem wystąpił Elon Musk, który mówił o tym, że prawdopodobnie to są ostatnie wybory w wolnej Ameryce. Jeżeli te wybory nie zostaną wybrane, nie zostanie ocalona amerykańska konstytucja, to cała ta elita tych naszych amerykańskich neomarksistów ma zakusy na to, żeby zmienić to, co było podstawą Ameryki, po prostu przemienić Amerykę w kraj, już całkiem kraj socjalistyczny, jednopartyjny, taki jak to zaczyna być w Kalifornii. Proszę Państwa, no, sami sobie jesteśmy winni, sami sobie podcinamy gałąź, na której nomen omen siedzimy. Wiele jest rzeczy śmiesznych, które można komentować, jak na przykład to, że w Wielkiej Brytanii już nie tylko konfiskuje się broń palną i zaostrza tutaj przepisy prawa, ale w związku z atakami nożowników odbiera się duże noże kuchenne. Policja chodzi do domu i istnieje program właśnie odbierania noży. Czy to jest normalne? Czy to są ludzie, którzy myślą? Proszę Państwa, to są wariaci. Niestety wariaci bardzo często nami rządzą. Nie dajmy się rządzić wariatom. Tyle na dziś. Mówił Andrzej Kumor. Do następnego razu.